Agnieszkę Wolniewicz, księdza parafii grecko-katolickiej w Kołobrzegu, pana Marka, księdza Marka Sośnickiego. Witamy naszego pana. O, witam naszych gości. Witamy pana Tamborskiego u nas, tak, naszego starostę. Witamy pana Gromka, prezydenta Kołobrzegu. Witamy posła Marka Hoka i czcigodnego księdza Tadeusza Kantaka, naszego księdza z Karzyna. I szczególnie miło jest mi powitać honorowego konsula Ukrainy w Polsce, pana Henryka Kołodzieja. Żeby nie przedłużać, wszyscy chcemy tutaj wspólnie dzisiaj kopnąć pierwszą europiłkę w naszej małej miejscowości. Drodzy Państwo, udało nam się zorganizować tak wspaniałą imprezę w przededniu Euro 2012, której gospodarzami są Polska i Ukraina. W tej chwili poproszę pana wójta o zabranie głosu i chciałabym, żeby nasi goście również wypowiedzieli się króciutko, a później wysłuchamy hymnów narodowych, po czym nasi goście kopną pierwszą europiłkę w Karzynie. Dzień dobry Państwu, ja również bardzo ze swojej strony, jako jeden z współorganizatorów tego spotkania, bo mamy dwa festyny jakby w jednym, ekofestyn propagujący zdrową żywność, jak i również przy okazji Euro 2012 spotkanie, można powiedzieć, integracyjne, polsko-ukraińskie, które propaguje, abyśmy mieszkamy koło siebie. Propaguję tutaj akurat, żebyśmy poznali kulturę i tradycje naszych sąsiadów. Tym akurat, można powiedzieć, okazją jest organizacja przez Polskę i Ukrainę wspólnie Euro 2012. Również serdecznie chciałem powitać przybyłych gości, jak i mieszkańców gminy Siemyśl. Ja tak pokrótce, tylko jeszcze dwa zdania. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować, tutaj może nie będę wymieniał z imienia nazwiska, ale wszystkim osobom, które przyczyniły się i włożyły ogrom, naprawdę ogrom pracy do przygotowania tego festynu. Wielkie brawa i podziękowania. Szanowni Państwo,